Mika Pinto, Bernardo Silva dośrodkowuje, dobra wrzutka, Ronaldo i jest 1-0. Znalazł się tam, gdzie być powinien. To nie będzie jedna z najładniejszych bramek w jego karierze, ale, no ale jest 1-0 dla Portugalii. Fantastyczne dośrodkowanie i wbiegnięcie Mendesza na dalszy słupek. On strąca tą piłkę do Cristiano Ronaldo, który również jest ustawiony w świetle bramki i tylko czeka na taką... Będzie dośrodkowanie w pole karne, ależ łatwo João Félix nie ma spalonego, 2-0, pogubiona obrona Luksemburga, bo wiemy jak wysoko potrafi wyskoczyć Cristiano Ronaldo, ale że akurat Félix strzela bramkę głową, no to nie wystawia najwyższej oceny stoperom gospodarzy. A fantastycznie buduje Portugalia w tym drugim kolejnym meczu akcję w sektorze. W takim sprincie. Teraz Palinia, kapitalne zagranie w pole karne, 3-0. Co tu się wyprawia? Tym razem zdaje się Bruno Fernandes biegający z drugiej linii. Nie, Bernardo Silva. Bernardo Silva razem do spółki z Dalotem wbiegali w pole karne właśnie na taką piłkę od defensywnego pomocnika w pierwszym meczu również widzieli. No, ale radzą sobie jak widać. Ronaldo! Nie było spalonego, asysta Bruno Fernandesza, 4-0. To jest, Paweł, pół godziny dopiero. Człowiek, który widzi wszystko, widzi bardzo dużo, Bruno Fernandes i Cristiano Ronaldo, który skupia się bardziej na przestrzeni niż na piłce i na tym, żeby wygrać prawidłową pozycję, ustawić sobie przeciwnika z zimna. And a throw in for Liverpool. Victor Osimhen racing away here. Is it going to be? And oh, it's in! We cannot declare this contest over. They still believe. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease. And it's just a change of pace. But there's still plenty to do from here. He hits it so well, though. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. It's a great strike. Well, the ball is moving again, and Liverpool are giving this a real go. Oh, he's through here. Surely. What an astonishing few minutes from seemingly out of it. It's all square again. Can you believe it? Well, as you can see, it was a fairly simple finish in the end, but you still have to be in the right place. Keep your composure and...